to ten cały ten plan. No to jest ja nie krupy, a co się nie kosy. Das ist die Wehrmacht, wa? Mit den Weibern sind die immer die Ersten. Wann hat er sich nur davon gemacht? Kommt, lassen wir sie. Stören wir nicht. Zrugowałaś? Najpierw walisz w łeb, potem całujesz, teraz znów bijesz. Nie musisz się mnie bać. Nie jestem Niemcem. Ten łach zaraz rzucę. Schönes, braves Hündchen. Ich habe Dorfhunde sehr gerne. Bring dich alles durchstochen. Beeilt euch! Wo ist der Mann? Mundsz, beiden Partisanen? Gdzie mąż u partyzantów? A skąd, panie oficerze? Za stary do partyzantów. Do klasztoru pojechał. Z kartoflami. Sie sagt, er sei zu alt für die Partisanen. Zu alt? Es ist niemand da, Herr Oberstürmführer. Und in der Scheune? Dort? Ja, wissen Sie, da liegt einer aus der Wehrmacht mit einem Mädchen. Nie odchodź, mogą tu jeszcze wrócić. Dali wam Ruscy w skórę, i walczyć się odechciało. No mówimy ci, że jestem Polak. Teraz to jesteś Polak, a jak Niemcy wchodzili, to krzyczałeś Heil Hitler. Masz szczęście, że jesteś dziewczyną, bo już byś tam to wyrwała. Pewnie, bić to wy potraficie. Zostaw, to nie twoje. Od wczoraj nic nie jadłem. Od 5 lat ludzie nic nie jedzą. Mało ci jednego guza? To ci jeszcze dołożę. Ręce do góry! Uważaj, to naprawdę może wystrzelić. Nie możesz mi tu zostawić. Ja też do partyzantów. Z obozu jenieckiego uciekłem, żeby do was. Przysięgam ci, że jestem Polakiem. Ruszaj w kąt, powiedziałam. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię cenić trzeba, tym tylko się dowie, kto cię stracił. Świętność twojej ozdoby widzę i opisuję. Otęsknię po tobie, panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i jazdy... Strzelam, naprawdę strzelam. Nie, nie, nie możesz. Siedzą, piją, lulki palą, tańce hulanki z fawola, lewo karczmy nie rozwalą, hija, hejce hola. Hej, matka, kom! Sznel, sznel. Czego znowu? Jezus Maria, czyście oszaleli, gestapo we wsi, dopiero co stąd wyleźli. Obserwowaliśmy wasz dom przez lornetkę. Wiemy, że już poszli. Sierżant Karaś ma do was bardzo pilną sprawę. No polamentujcie troszkę. Los! Nie dziękuj, wyznam ci szczerze, pierwszy bym pałkę strzaskał na twojej głowie, gdyby nie dziadek pacierz. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. Dwa. Zobaczyła Kraków, pewno go nie minie. Zobaczyła Kraków, pewno go nie minie. Jak go zobaczyła, wnet go pokochała, wnet go pokochała. I pacierz po polsku mówić nauczała. Wierzę ci. Wierzę, tylko ty już przestań. A weźmiesz mnie ze sobą do partyzantów? Wezmę. Nie bój się. Będę cię bronił. Ze mną nie stanie ci się nic złego. Zapnij się, mundur ci widać. Słuchajcie, Jóźwiakowa, mam dla was specjalne zadanie. Dziś w nocy przyjmowaliśmy ludzi, którzy skakali z samolotów na spadochronach. Rozumiecie, takie duże parasole, jedwabne? Nie gadaj, ty, synku. Chodzi o zrzut. Tak, właśnie. No. 3 osoby udało nam się przejąć, ale 4. wiatr zniósł gdzieś daleko. To była dziewczyna, radiotelegrafistka ze sprzętem. Miała adres kontaktowy u Wyględy i trzeba sprawdzić, czy się tam stawiła. Jak wygląda ta dziewczyna? Czarna, średniego wzrostu, z krótkim warkoczem. Aha. Musimy ją przejąć, bo dziewczyna nieobeznana z terenem. A tu za chwilę będzie gorąco. Tylko mi nie strzelać pod chalupą, bo zaraz spalą. I do garków mi też nie zaglądać. Ostatnio już się cały obiad zjedli. Potem stary mi się piekł.